Szanowni Państwo, drugi dzień konferencji Golden Marketing Conference w Poznaniu. Ze mną Marcin Szczupak, Press Service. Witam serdecznie. Witam, cześć. Press Service, monitoring mediów. Mhm. No właśnie, wiemy, gdzie publikujemy, wiemy, co robimy. Mamy informacje, mamy dane analityczne. Co dalej z tym? Generalnie zachęcam do tego, żeby po pierwsze to, co powiedziałeś, czyli jeżeli wiemy, gdzie publikujemy, to sprawdzać, tak? Czy jesteśmy tego pewni, że opublikowaliśmy tam, gdzie chcieliśmy, to po pierwsze. Po drugie, na pewno kwestia mierzenia efektywności tej naszej komunikacji, czyli stwierdzenie, ok, poprowadziłem ją dobrze, poprowadziłem ją tam, gdzie chciałem, osiągnąłem to, co chciałem, czyli ustalmy sobie cel naszej komunikacji, cel naszej aktywności w mediach, nie tylko tych tradycyjnych, bo rozmawiamy, tak nie wiem, siłą rzeczy zrozumiałem, że rozmawiamy troszeczkę o papierze, ale tak naprawdę rozmawiamy tutaj o wszystkich mediach. Gdzie chcemy być? Ustalamy cel, tam komunikujemy. Firma monitorująca media pozwoli Tobie zweryfikować. Tak, zostało opublikowane, tak, jestem tam, gdzie powinienem być ze swoim komunikatem. Super. Mamy informację. W publikacji pojawiło się, załóżmy, 1000 w danym okresie. Publikowo jesteśmy zadowoleni. Ale sprzedaż nie idzie. Mhm. Co może być przyczyną? Gdzie szukamy, gdzie możemy znaleźć rozwiązanie tego problemu? Bardzo dobrze postawiłeś pytanie już na samym początku, ponieważ tak jak większość marketerów, a mogę tak powiedzieć, bo znam znaczną część działów komunikacji w Polsce, jak do tego podchodzą i bardzo często podchodzą niestety od poziomu ilości. Tutaj ilość nic nie mówi. Tutaj ilość tak naprawdę daje nam tylko i wyłącznie wolumen danych, które musimy zweryfikować, musimy je sprawdzić, musimy je przeanalizować, sprawdzić, ok, czy ten 1000, o którym wspomniałeś, to jest tam, gdzie powinniśmy być, to jest ten 1000, który nas interesuje, czy są to media wartościowe dla mnie, jako firmy, dla moich odbiorców, czy powinienem być gdziekolwiek indziej. Czyli dochodzi tutaj do tego analiza jakościowa tego przekazu. Czy ja ze swoim przekazem pojawiłem się w takim kontekście, którym bym chciał? Bo co z tego, jeżeli o Twojej firmie mówi się po prostu tak wzmiankuje, tylko i wyłącznie wystąpienie takiej informacji. Chciałbyś na pewno, żeby o Twojej firmie się pisało szeroko, obszernie, konkretnie, po to, żeby ktoś, kto odbiera potem taką informację, czytelnik, odbiorca mediów społecznościowych tradycyjnych, powiedział, ok, wiem, jaki mają produkt, wiem, co chcą mi zaoferować, wiem, czym jest i kim jest ta firma. Tak? Więc nie ilość, a jakość tej treści. Jakość, nie lubię tego słowa content, ale faktycznie ta jakość tego contentu tak naprawdę determinuje, czy moje działania komunikacyjne przełożą się na moje działania sprzedażowe. Tak? To jest dosyć krótkie łącze tutaj pomiędzy aktywnością medialną a sprzedażową. Czyli marketingowiec powinien spędzić sporo czasu nad tym, żeby przeanalizować te materiały, które pokazują się w prasie. Czy Press Service jest w stanie mu w tym pomóc? Bo no jak każdy marketingowiec, czasu jest mało. No, tak, czasu mamy wszyscy mało, ale faktycznie tak. I tu odpowiem troszeczkę przewrotnie i troszeczkę przeciągnę tę odpowiedź, ponieważ na bazie swojej historii, swojej pracy w ramach Press Service i podmiotów analitycznych widzę, że następuje pewnego rodzaju zmiana. Lat temu, 15, kiedy zaczynałem pracę z mediami, z monitoringiem mediów i analityką medialną, pamiętam, że wielu marketingowców po prostu podchodziło do tego w sposób bardzo płaski, no tak powiem, tak? I nie interesowały ich jakościowe analizy. Teraz następuje ta zmiana, że faktycznie coraz częściej pytacie, co muszę zrobić, jak muszę przeanalizować te informacje. Coraz częściej jesteśmy zapraszani do tej dyskusji przed rozpoczęciem komunikacji, przed rozpoczęciem kampanii komunikacyjnej, bo powiemy Wam wtedy, ok, powinniście zrobić to tak, żeby to zadziałało. Więc faktycznie jest ta zmiana, która następuje i faktycznie Press Service, czy też inne firmy analityczne, monitorujące media, powinny pomóc wszystkim marketingowcom w odpowiedzi na pytanie, czy moja komunikacja tak ustawiona będzie skuteczna. Nie mógł ukrywać, media tradycyjne, tak jak wspomniałem wcześniej, prasa, notuje duże zniżki ostatnio. Tak. Telewizja jeszcze się jakoś trzyma, ale tak naprawdę wchodzimy w erę internetu, to nie odkrywam nic nowego. Ale czy właśnie Press Service, czy wspomniane inne firmy analityczne są w stanie nam zanalizować to, co się dzieje w ruchu tym właśnie, nazwijmy to, społecznościowo? Tak, zdecydowanie tak. Znaczy, od razu odpowiadam, zamknę tutaj pewien mit, który funkcjonuje. Firma monitorująca media nie jest w stanie dostarczyć wszystkich informacji. Tak naprawdę nawet rozmawiając o takim podmiocie dużym, analitycznym jak Google, tak, który wie bardzo dużo, w wynikach wyszukiwania w Google'a według różnych danych tak naprawdę widzimy 5% tego, co faktycznie w sieci funkcjonuje. 5%. A dla nas i tak to już jest dawka informacyjna nie do przetworzenia. Więc po pierwsze, tak, firmy monitorujące media są w stanie dostarczyć Wam informacje także z mediów społecznościowych, oczywiście z tych źródeł otwartych, tak, tam, gdzie jest do niego odpowiedni dostęp.
odpowiedzieć na pytanie, co tam się dzieje, czyli ochronić Was prewencyjnie przed tym, czy nie ma jakiegoś kryzysu, czy ktoś nie mówi krytycznie o waszej marce, ale także powiedzieć, że jest coś do wykorzystania, że tam jest szansa na przykład sprzedażowa, czy też komunikacyjna. Także media tradycyjne to prawda, to co powiedziałeś, zniżkują w ciągu ostatniej dekady prasa spadki na poziomie 45%. No jest po prostu dramatyczne. Telewizja również troszeczkę się trzyma, ale w tej telewizji też również upatruję tego, żeby nastąpi ta zmiana związana z rodzajem, czy też charakterem tej telewizji, która teraz jest. Więc internet jak najbardziej tak, ale pamiętajmy, że to nie wszystko. Super. To jeszcze taka koniec. Mała sugestia dla naszych widzów. W którą stronę i czy jak z Wami się skontaktować, co zrobić, żeby rzeczywiście podnieść tą jakość tych informacji, które płyną na rynek, wykorzystując Press Telewizję. No, zachęcam do tego na pewno, żebyście Państwo odwiedzili naszą stronę. Jesteśmy firmą tu z Poznania, lokalną, ale działamy globalnie. Działamy ze wszystkimi firmami, mamy klientów nie tylko w Polsce, ale także za granicą, w Europie, w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy kontakt, sprawdzenie Waszego problemu, tak naprawdę podejście do tego pod kątem problemu. Jaki macie problem, swój komunikacyjny czy też sprzedażowy. Przeanalizujemy go, znajdziemy rozwiązanie. Mamy nawet taki nasz claim, czyli hasło pewnego rodzaju, może nie reklamowe, ale które definiuje nas, jak jest nasze podejście do naszej aktywności. Twoje potrzeby, nasze rozwiązania. Brzmi marketingowo mocno, ale faktycznie tak to działa. Także zachęcam do kontaktu, zachęcam do spotkania się z nami. Szanowni Państwo, mówię kolokwialnie, CBS Mediów. Marcin Szczupak, dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia po konferencji. Dzięki serdecznie. Dzięki.